setną rocznicę śmierci Chopina odbyła się w Warszawie uroczysta akademia, na którą przybył prezydent Rzeczypospolitej. Pierwszy przemówił przewodniczący Komitetu Roku Chopinowskiego, premier Cyrankiewicz. Następnie głos zabrał znakomity pianista radziecki, profesor Lew Oborin. W czasie uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom 4. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Pierwszą nagrodę otrzymały pianistka radziecka Bella Dawidowicz i Polka Halina Czerny-Stefańska. Triumf radzieckiej i polskiej szkoły pianistycznej jest wynikiem opieki rządów obydwu państw nad sztuką i młodymi talentami. W Muzeum Narodowym na fortepianie, na którym niegdyś grał Chopin, Halina Czerny-Stefańska wykonała fantazję Impromptu.